końcu poszedł zobaczyć, czy nasze bagaże jeszcze są. Typ tak szybko jedzie i jakby 5 minut przed końcem roboty dostał jeszcze dodatkowe zlecenie. Jak wypuścimy ten odcinek, to naprawdę będzie święto. Opuszczamy nasze domostwo i lecimy do Luang Prabang. 10 godzin w autobusie po wertepach Elo. Muszę trochę popracować, mam tycy. Musi być taka płynna, szybka, dynamiczna. Bo nie lubię takich mozolnych odcinków oglądać. Ale dzisiaj odżyło to miasto. Ale tutaj jest dużo tuk-tuk-tuk. Nagrywam, bo ludzie jest głupie, bo ludzie na nas patrzą. To jest zupełnie inny przystanek niż ten, do którego przyjechaliśmy. Ale bus wygląda tak samo i mamy te same miejsce. I dobrze, że chociaż mamy miejsce siedzące takie oparte. Bo mama była niegrzeczna, więc została karna. Mamy planowane 8 godzin jazdy, a nieplanowane pewnie z 12 w tych warunkach, więc będzie grubo. Tutaj są ceny biletów i miejsce, gdzie można odjechać. Można do Luang Prabang i to, że jest 250 tysięcy za bilet. Do Vientiane 250, do Van Dieng 250. Bilety kupiliśmy nie na stacji, tylko w hotelu. Znaczy pan nam z hotelu kupił bilety, no i nas nie szczardzował za to, bo faktycznie kosztują 250 tysięcy za przejazd do Luang Prabang. Tylko zapłaciliśmy 50 tysięcy za osobę za tuktuka, ale w sumie wyszło za... No wyszło 50 tysięcy za tuktuka, bo jak dostaliśmy mandat 100 tysięcy, to nam 50 tysięcy zwrócił, więc po prostu zapłaciliśmy tylko 50 tysięcy za dwie osoby. A jak ktoś nie zdążył zjeść śniadanka, to tutaj już jest otwarta od samego rana restauracja. To tutaj jajka sadzone 20 tysięcy po górę. Tanie, w ogóle jest tanie. W ogóle jest tanie, no? Nie wiem, nie wiem. Tylko ja nie rozumiem, czemu tutaj są owoce morza. Ile jest kilometrów do najbliższego morza stąd, po linii prostej? Z Chin są transportowane tym pendolino pewnie. Bo to jest kwestia kilku godzin, nie mają. A tutaj jest taki pseudo spożyw czakra. Krakersy można kupić. No ale mamy krakersy. Można kupić pićko, pusteczki. Nie śpimy. Lecimy, lecimy. Pan ci poszedł zobaczyć, czy nasze bagaże jeszcze są. Typ tak szybko jedzie i jakby 5 minut przed końcem roboty dostał jeszcze dodatkowe zlecenie. Jak wypuścimy ten odcinek, to naprawdę będzie święto. To się nazywa optymalizacja usług transportowych. Właśnie na 4 miejscach siedzimy w 5, tam pani zasłania jednego typa. No ale co się pieniążki potem zgadzają, to się zgadzają. A z przodu też siedzi. Z przodu siedzą też w trój. W sensie są 3 miejsca. Siedzieli w 4, teraz siedzą w 5. A z przodu, gdzie są 2 miejsca, przy samym kierowcy, siedzą w 4. Można, jeszcze z 4 się zmieści tutaj. Tak. Na dachu. I już lecą szlagiery laotańskie, także cały repertuar poznamy. Szukamy słowa, które nie będzie przekleństwem, a będzie wyrażało coś więcej niż pięknie, fantastycznie, świetnie. Bo te góry są w... We are going to Luang Prabang. No, pan gada trochę po angielsku. To przynajmniej nie stresuje. Zatrzymaliśmy się na jedzonko. Podchodzimy do tego bezpiecznie i kupiliśmy tylko ryż. Ale nie wiadomo, jaki ryż dostaniemy, bo pani w sumie mówiła trochę po angielsku i powiedzieliśmy,
myśleliśmy, że rajs, ale nie wiem, czy Frajt nam zrobi, czy sam, bo ja bym chciała sam taki biały, ale nie wiem, czy ona zrozumiała. Mamy połowę drogi za sobą, 4 godziny minęły. Na razie idzie dosyć sprawnie. Masę dzieciaków mijamy po drodze. Jedno obrzuciły nam auto kamieniami, jedno pokazywało fakera. Generalnie z dzieciakami tak jest tutaj, że niektóre są mega przyjazne. Podbiegają do skuterka, żeby przybić piątkę, albo poczęstują zawsze uśmiechem. A inne są takie, takie złe. No i dostaliśmy swój reszt. Nie, biedaki wszyscy tutaj z zupy, mięso, słodkie napoje. A my jak takie biedaki, biały ryż bez niczego. No ale czasem tak się zdarza. Bartek mi się zapytał, dlaczego tutaj jest tyle dzieci. A ja mu odpowiedziałam, że to jest swoisty system emerytalny. No tutaj ludzie patrzą na dzieci jak na inwestycje. Jeżeli jest tak samo jak w Wietnamie, czyli nie ma systemu emerytalnego, to takie dzieci są potencjalną inwestycją. To znaczy, że dzieci kiedyś będą zarabiały, dzieci będą utrzymywały dom i dzieci będą utrzymywały rodziców, jak już nie będą w stanie sami pracować i się wyżywić. No ale w Polsce trochę poniekąd też tak może być. Jak wychowasz dzieci, to się będą tobą opiekować na starość. A jak nie wychowasz dzieci, to... A jak wychowa je ulica, to macie... No ale trochę tak jest, że my na przykład jako bardziej rozwinięte kraje patrzymy na dzieci jako obciążenie majątkowe chyba i nie mamy tak dużo dzieci, nie? Że trzeba im zapewnić odpowiednie mieszkanie, a nie żyć w najmowanym mieszkaniu. To mieszkanie, 10 w jednym też się da. Więc patrzymy przez pryzmat majątkowy, musimy zapewnić mieszkanie, odpowiednie przedszkole i tak dalej. A oni tutaj mają tego dzieciaka, wychowają na wiosce i tyle, nie? Najlepsze jest to, że u nas jest darmowa edukacja. Cała edukacja, całe studia, wszystko jest darmowe. No wiadomo, że musisz kupić książki i tak dalej. No ale kto nie kombinował książek? No proszę. Im ciężej dziecko ma w życiu od dzieciaka, tym lepiej sobie poradzi w dorosłym życiu. Tyle w temacie. Lecimy dalej. Do tej pory mieliśmy 7 plus, 7 osób ponad stan. Teraz doszły jeszcze 2. Teraz mamy 9. Zuza jest dobra w matmę, nie? 9 osób więcej. Zuza potrafi w cyferki. Zrobili nam przystanek na krakersy z takim widokiem. Ja wiem, że na krakersy akurat myjemy się. Akurat to są nasze krakersy, no ale my sobie tak zagospodarowaliśmy tą przerwę. I tutaj już drugi facet do nas na przykład zagadał po angielsku i się pytał, skąd jesteśmy i tak dalej. I się pytał o naszą podróż, więc zaczyna się komunikatywna strona podróży. Znowu wysiadają i znowu nie zostawimy. Nie no, jest taka mega dziura, taka bardzo dużo dziura. A nie wiem, jak on tutaj idzie. Oby się nie zakopał. Za chwilę będziemy go pchać. Nie, dalej, dobra. My chorujemy po lokalnym jedzeniu, bo ledwo ruszyliśmy z obiadu, to lokalni też zaczęli nie czekać. Nie bez przesady, no nie aż tak ledwo, no po pół godziny. Ja mam taką dobrą dżemkę, tak mi się dobrze tam przysnęło. Jezus, jeszcze daleko, jeszcze co najmniej godzina chyba, ja już nie mogę. Jezu, jaką ja mam minę, Boże, masakra. No i dotarliśmy na miejsce. Nasz nocleg jest 3 km dalej. I próbujemy się stargować tutaj z panami z tyłu, bo wołają 150 tysięcy za popłuskę. A to zdecydowanie za dużo, więc chcemy zapłacić maksymalnie 70. Jak sobie podyskutują, to może dadzą znać, a jak nie, to pójdziemy z buta. Ostatecznie zapłaciliśmy 70. I się panowie się zgodzili. I'll show you on map, okay? I pomyliliśmy miejsca. Do jakiegoś guest house'u przyszliśmy, a my pałac czy gwiazdkowy mamy zarezerwowany. Nazwa podobna. Tylko... Ale nie wiem, gdzie to. Czy to tu? Czy tu? No ale tu nic nie ma takiego, takiej nazwy. Jednak to było to samo miejsce, tylko że jest jakoś źle oznaczona na mapa i zmienił nagle nazwę.
I no chyba się dostaniemy, ale jeszcze klucza nie dostaliśmy, tylko nas pani zweryfikowała, czy to my. Czy my to my? Ale pan co nam przygotowuje jakiegoś powitalnego drineczka, co się przyda, bo będziemy odkaszać ten żołądek. Chyba, że to bezalkoholowe jest? No raczej, no jak gdzie z alkoholem przywitalny drink? No co to jest za powitalny drink? Ty szampana tutaj powinieneś, to jest trzygwiazdkowy hotel. Trzygwiazdkowy wlało się, to powinien szampana lać. Ty powinieneś mieć w dystrybutorze. Powinni nam nosić. No, w dystrybutorze zamiast wody a to nie szampana. Nie, kubki czasami dźwigamy. Już jesteśmy zameldowani. To się okazało, że to jest to miejsce. Dostaliśmy większy pokój w tej samej cenie, ale jest i tak mały, więc nie wiem jak mały był tamten pokój, który zarezerwowaliśmy. No ale pokój jak pokój, nie? No białe ściany, łóżko, mamy... Wyspać się wyśpimy, dostajemy wodę, dostaliśmy drinka powitalnego, dostajemy wodę pół litra dziennie, mamy kawkę, herbatkę i kettle, to jest najważniejsze, i lodówka. Jest nawet safe, ale safe to nie pokażę. Ale teraz to wam pokażę kunszt laotańskich inżynierów. Pozdrawiam. Mamy tu kibel. 20 cm od niego jest umywalka. I w środku pomiędzy nimi jest prysznic. Możesz wszystko na raz zrobić. Możesz kąpać się i myć twarz. Jednocześnie. To jest full service w jednym czasie. Może tu, a może tu jest taki przycisk? I tylko siadasz, wiesz, w stronę prysznica i to się samo dzieje. To jest Laos żyje w 2050 roku i wyprzedzili Japonię. Nawet się rozładowuje za ciebie. A my idziemy się wykąpać i z banku.